Walentynki to święto, na które czekają wszyscy zakochani. Tego dnia warto spędzić czas w nieco bardziej romantycznych okolicznościach. Można wybrać się do kina, teatru, na romantyczną kolację lub obdarować ukochaną osobę wyjątkowym prezentem. A jak ełczanie zamierzają spędzić ten wyjątkowy dzień? O swoich planach opowiedzieli słuchaczom Radia 5. Nie wiem, co będzie na walentynki, powiedział, że to niespodzianka. Bilety do kina? Misie? Tak raz w roku pokazać sobie, że się kocha, to tak chyba wystarczająco. Biżuterię. Wspólne zdjęcie. W domu kolacja albo gdzieś mąż zaprosi, czekam na, z jego strony, co dziś, w tym roku wymyśli. Coś z bielizny, jakąś koszulkę ładną do spania, z perfum. Jest między nami fajnie i myślę, że warto obchodzić. Zawsze to jakiś dzień taki, że mamy trochę czasu dla siebie. Planujemy zrobić wcześniej jakąś romantyczną kolację, coś takiego przed wyjazdem moim. Zawsze to takie święto miłości, no, jakieś takie specyficzne święto. Tak jakoś to można to tak bardziej okazać. Ważne jest, żeby spędzić z kimś ukochanym czas. Jakaś romantyczna kolacja może we dwoje. Można pokazać ukochanemu, jak się kocha. Chociaż moim zdaniem w związku powinno być, że cały rok powinny być walentynki, ale kolacja przy świecach i najlepiej na jakichś Hawajach albo coś. Romantyczną atmosferę można poczuć także na ełckich ulicach. Na wystawach sklepów królują tradycyjnie czerwone serduszka, a kwiaciarnie eksponują ciekawe walentynkowe aranżacje kwiatowe. Zaskoczeń jednak nie ma. Wśród kwiatów nadal bezkonkurencyjnym prezentem są czerwone róże. Mówi pani Barbara Mańko z jednej z ełckich kwiaciarni. Z roku na rok sprzedaje większą ilość kwiatów. Królują czerwone róże, chociaż panowie też preferują czerwone tulipany i czerwone goździki wracają do łask. Mam kilka bukietów, 11 z 11 róż, tak jakby panowie umawiali się. A coś oryginalnego? No na pewno w bukiecie królują serduszka, czerwone dodatki, typu ratan, siatka, wstążki. A my życzymy wszystkim zakochanym, żeby romantyczny nastrój utrzymał się trochę dłużej niż tylko przez jeden dzień w roku.